nie możesz przyjść do lekarza, odwołaj swoją wizytę, by ustąpić miejsca innej osobie. To apel Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia do pacjentów w naszym regionie, którzy nie informują placówek medycznych o rezygnacji z zaplanowanych zabiegów oraz wizyt u lekarzy specjalistów. O skutkach takiego działania opowie Państwu Maciej Wójtowicz. Tak jak ktoś jest chory, na przykład z temperaturą czy coś, to też nie przyjmą od razu, tylko zapisują na następny dzień czy jeszcze gdzieś tam, nie? Trzeba z powrotem wracać. Kolejki w przychodniach oraz szpitalach wciąż spędzają sens powiek opolskim pacjentom. Jak mówią, wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to kwestia maksymalnie 2 dni. Jeśli zaś chodzi o specjalistów, to pacjenci zwracają uwagę na coraz krótsze kolejki, choć i w tym przypadku miewają różne doświadczenia. Z malutkim byłam u audiologa. No to do audiologa czekaliśmy ponad 2 miesiące, do okulisty no tam niecały miesiąc. Ja najczęściej chodzę prywatnie, żeby nie czekać parę miesięcy. Tylko podskoczyły trochę ceny, bo tak to ortopedy podejrzewam, że co najmniej pół roku. Do kardiologa to czekam 2 lata, także na pewno to nie jest przyspieszone nic. Więc ktoś, kto choruje, to jest dla niego strasznie długi okres. Jak informuje Opolski Oddział NFZ, podsumowując dane za ubiegły rok, wina leży głównie po stronie pacjentów, którzy nie informują o swojej rezygnacji z usług medycznych, blokując tym samym miejsce innym osobom w kolejce. Mamy rekordzistów, jeśli chodzi na przykład o świadczenia w zakresie ortopedii. Takich wizyt przepadło 10 tysięcy w ciągu 2023. Natomiast w skali wszystkich rodzajów świadczeń, wszystkich zakresów i też biorąc pod uwagę zabiegi szpitalne, które są kolejkowane, nie odbyło się 26 tysięcy świadczeń. A liczba tego typu pacjentów wciąż rośnie, co w przypadku różnego rodzaju zabiegów, chociażby usunięcia zaćmy, skutkuje także destabilizacją pracy lekarzy. No, rodzi to bardzo dużą dezorganizację po stronie szpitala, który musi się przygotować do takiego zabiegu usunięcia zaćmy, tak? Zorganizować salę tutaj operacyjną, harmonogram lekarzy i wszystkich, którzy uczestniczą w takiej operacji. Dlatego rezygnując z wizyty, warto uprzedzić szpital lub przychodnię o swojej nieobecności. Chcąc natomiast umówić się do lekarza, można skorzystać z funkcji Sprawdź termin leczenia, znajdującej się na stronie NFZ w zakładce dla pacjenta. Tam znajdziemy najbliższe terminy do wybranych przez nas specjalistów w regionie. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.